Cześć, z tej strony Maciej Kapuściński z WaveCamp. Dzisiaj w jesiennej aurze poopowiadam Wam troszkę o tym, w jaki sposób pływać w Polsce na śródlądziu, żeby wycisnąć z tego pływania jak najwięcej. Rzecz numer jeden, najważniejsza, sprawdzajcie prognozy. Jeżeli będziecie przywiązani tylko do tego, żeby w każdy weekend pojawiać się na lokalnym akwenie, to niestety będziecie uzależnieni od tego, czy będzie wiało, czy nie będzie wiało. Będziecie czasem musieli pływać na dużych zestawach, albo nie popływacie w ogóle. Jak chcecie pływać więcej w ślizgu na śródlądziu, koniecznie sprawdzajcie prognozy. Rzecz numer dwa, sprawdzajcie, czy kierunek wiatru na prognozach, polecam stronę windy.com, zgadza się mniej więcej z akwenem, na którym będziecie pływać. Po prostu musicie zobaczyć, czy wiatr na prognozie będzie miał gdzie się rozpędzić na waszym lokalnym akwenie. Sprawa numer 3. Nie bądźcie absolutnie przywiązani do jednego, jedynego waszego ulubionego jeziorka niedaleko domu. Czasem trzeba niestety wsiąść w samochód, pojechać godzinę, dwie i pół, żeby dotrzeć do najlepszego akwenu, który będzie obsługiwał dany kierunek i daną siłę wiatru. Czwarta sprawa. Nigdy nie pływajcie w pojedynkę, to znaczy starajcie się znaleźć jakąś lokalną społeczność. Zapraszam Was na przykład na grupę facebookową Kursanci WaveCamp, gdzie możecie zgadać się z innymi windsurferkami i windsurferami. Nigdy nie pływajcie w pojedynkę, wynika to oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Sprawa numer 5. Jeżeli pływacie na śródlądziu, na lokalnym akwenie lub na akwenie, do którego właśnie dojechaliście, jest to akwen nowy, koniecznie musicie mieć troszkę więcej pojemności pod nogami. Czyli jeżeli w tym samym czasie na Półwyspie Helskim byście na płytkiej wodzie pływali na desce 100 litrów, to na akwenie śródlądowym musicie mieć te 110-115 litrów, żeby w razie czego móc w przypadku słabszego wiatru bezproblemowo wrócić do brzegu. Sprawa numer 6. Przed zejściem na wodę koniecznie zobaczcie na mapie, gdzie wylądujecie w razie jakichkolwiek problemów sprzętowych czy zdrowotnych oraz mniej więcej ile czasu Wam zajmie to wylądowanie. Przykładowo, jesteśmy dzisiaj nad Jeziorskiem, niedaleko Łodzi i w przypadku jakichkolwiek problemów sprzętowych wylądowałbym 10 km z wiatrem na brzegu Zawiecznym. W związku z tym muszę przygotować się do tego i tak, po pierwsze zabezpieczyć się w postaci towarzystwa kolegów, znajomych, przyjaciół, którzy mogą mnie w jakiś sposób sfalować do brzegu, a po drugie muszę zabezpieczyć się również, jeżeli chodzi o temperaturę mojego ciała, czyli jeżeli będę miał dłuższe dryfowanie z wiatrem, muszę mieć odpowiednio grubą piankę, żeby nie stanowiło to jakiegokolwiek zagrożenia dla mojego zdrowia. Pływanie na prognozę z reguły, przynajmniej mi, kojarzy się z pływaniem jesiennym. Jeżeli jest to pływanie jesienne, to niestety z dnia na dzień te dni są coraz krótsze i również należy brać to pod uwagę przed zejściem na wodę. Jeżeli z kolei nie chcecie pamiętać o tych wszystkich elementach, to jest pewna droga na skróty dużo bardziej przyjemna, czyli wystarczy wejść na stronę wavecamp.pl i polecieć w słoneczne i wieczne miejsce, gdzie pod okiem profesjonalistów po prostu będziecie wchodzić bardzo szybko na kolejne szczeble windsurfingowego wtajemniczenia.